Manko, witamy ponownie. Siema, siema. Jak widzicie, my w trakcie prac już. Trochę pola ja mam zasiane. Jedziemy. Co my mamy w ogóle tempomacik? Tak jest. Dobra, jedziemy. A ja ciągle na kontrakcie u sąsiada. Niestety rzepak sypie bardzo dobrze i wolno to koszenie idzie. Wolno. Tak, jak najwyżej ja zdążę zasiać, nawieść łąkę, to... Bo, aha, to ja i tak nie mam ci w czym pomóc, bo mamy... Odwożenie. Jedynie odwożenie, ale to zobaczę, może coś tam porobimy u nas jeszcze na gospie, może coś ogarnę. Fabryki Temeru może bym wziął... Aha, ale ty masz wszystkie przyczepy, bo tak bym mógł wziąć Temer, który już został wyprodukowany przez fabryki, to bym wrzucił je do naszego silosu. I w tym momencie mogła być dalsza produkcja tego TMR-u, aby nam później starczyło. Wiesz, o co chodzi, prawda? No. Ale ty wykorzystałeś wszystkie przyczepy. Skończ jedno. Wykorzystujesz wszystkie przyczepy, więc nie mam jak, ale to ogarniemy. Powoli zobaczymy. Najwyżej wezmę i będę wiaderkiem przenosić TMR. Tam dużo nie ma, jest tylko 90 nie ton. Nie będziesz. Tam tylko dwa razy po 90 ton, więc... No i 5-litrowe wiadro, powodzenia. Nie, poproszę 10 chociaż. Nie, 5. Nie, 10. Ty nie uniesiesz. Piątka za mało, no to zobaczymy. Zakładasz się, czy uniosę, czy nie uniosę? Nie zakładam się, bo szkoda, żebyś przegrał. Tak, szkoda, żebym przegrał. Boi się, że ty przegrasz, a nie, że ja przegram. Ja się nie boję. No, jasne. Także ja kończę... A nie? Później nawożenie i zobaczymy co dalej. Na koncie 180 tysięcy prawie. Czy my mamy, co my mamy w ogóle za miesiąc? Sierpień. Czy my coś mamy teraz w sierpniu do sprzedaży? W sierpniu nic. Lipiec, sierpień. Nie, wrzesień jeszcze mamy po drodze też, ale nie mamy nic w sierpniu. Chyba w grudniu dopiero. Albo październiku. Wrzesień nic, październik. Październik też my nic nie mamy. No dopiero mamy w listopadzie do sprzedaży jajka. O, jajka na pewno sobie sprzedamy w listopadzie i później w grudniu mamy do sprzedaży rzepak, proszę pana. Więc ja myślę, że jeszcze rzepaku nam trochę dojdzie z tego kontraktu. Dojdzie, no. Tak, że będziemy mogli sobie sprzedać w grudniu rzepak. To będzie super. Później mamy jeszcze miód, ale miód dopiero w marcu, więc zobaczymy. Za 112 tysięcy słomy. Niestety takich rzeczy nie sprzedajemy, bo są nam potrzebne do krów. Żebyśmy mieli czym siać, kurde, co ja mówię, ścielić krową. I było, a w ogóle jak tam, a jak tam nasze zwierzynka, jak tam nasze kury i nasze owce, czy one wszystko mają? Mają. Sprawdzałeś? Tak. Okej. Ja, mi został ostatni przejazd. No, ja niestety... Patrząc pod względem tego, ile mi zostało, nie mogę tego powiedzieć. Zakładam się, że u ciebie zostało tego bardzo dużo. Więc. Mniej niż na początku. A jaki procent mniej? Ile duży. Duży. Zostało ci chociaż pół pola? Czy więcej niż pół pola? Jak to polski klasyk mawia, większe pół. Większe pół. Nie wiem, choć się domyślam. Dobrze, to zaraz zobaczymy. Najwyżej ci tam pomogę. No niestety nie pomogę ci w koszeniu. Ze względu na to, że nie mamy dwóch kombajnów. Gdybyśmy mieli dwa kombajny, to bym ci pomógł. Gdybyśmy my mieli dwa kombajny, to byśmy kontraktów nie robili. No to na pewno, bo to już byłoby wiadomo, że stać nas na maszyny. Ale na chwilę obecną tak średnio wychodzi. Ale miejmy nadzieję, że to się w najbliższym czasie zmieni, także... Działamy, jedziemy. Piękne te pole. Trzeba zacząć zarabiać w końcu pieniądze, proszę pana. Tak jest. I dziękuję. Wyłącz, służ.
Nieposionym! Zobacz, czy wałować nie trzeba. Zaraz zobaczę, poczekaj. Jadę za... odstawić pierwsiewnik. A dobra, jak tu jestem, to wyskoczę sobie na pole. Zobaczmy, co tu jest. Wymaga wałowania, proszę pana. Ha. Czyli jedziemy z wałowaniem. Ale zanim zacznę wałować, to wezmę i tamtą łąkę naszą nawiozę, bo ta łąka do nawiezienia to jest 2 minutki i będzie już nawiezione. Tak jest. I będzie sobie pięknie rosło. Tu mamy nawiezienie 100% już, więc nie trzeba. Ale znając życie, my mamy pewnie jakiś mały wał, co? Nie, mały wał to my mamy do zrobienia. Tam jest wszystko ok. Wyłączymy sobie już GPS-a. Ja już sobie nie przestawiać. Puścimy tutaj pana na pasach. Kulturka musi być. Nie. Chyba, żeby wtargnął nam na pasy, to byśmy po nim przejechali. Ale... on już był na pasach, gdy ja podjeżdżałem, więc... Tomaszu, może ty będziesz wiedział. Tutaj są, przy naszym gospodarstwie jest elektrownia. Idą kable energetyczne. Poczekaj, zatrzymam się na chwilę, włączymy awaryjne. No, idą. Prawda? I na tych kablach są takie czerwone bańki, kuźne, bombki, nie wiem. Czy ty wiesz, do czego to służy? Tego, co się orientuję, aczkolwiek może moja wiedza nie jest zbyt... mogę się mylić, że tak powiem. Są to chyba oznaczenia dla samolotów, helikopterów i takich rzeczy latających. Dobra, no, ale dla helikopterów, dla obiektów latających są tak zwane lampy błyskowe. Które tak, są... ale, no, ale lampy błyskowe nie zamontujesz na kablu. I to chodzi o to, bo lecąc helikopterem nie widzisz tego kabla. No dobrze, ale to też jest właśnie dziwne dla mnie, bo właśnie spotkałem się z tym na żywo. I zawsze mnie to zastanawiało, co jest, bo jest to tak w miejscach czasami lokowane, że... no trudno powiedzieć, żeby to było akurat do zapobiegania przelotu helikopterem czy coś. Tak, znaczy tak, to jest ze względu bezpieczeństwa dla statków powietrznych. Tak mi się mocno wydaje. Ale już to sprawdzam. Ale zawsze możemy widzów poprosić, którzy się orientują co to jest, żeby nam podpowiedzieli. Co można. To jest? Ej, w ogóle co mi się stało? Ej. Nie, ten mi się przełączył. O kurde. Nie, to nagrywanie. Dobra. Już. Ogarnięte. Będzie chwilowo. Na chwilowo będzie na kamerce wystrój świąteczny. Zapomniałem, że to mam pod tym samym przyciskiem, to awaryjne. No właśnie, i to jest to. Muszę to sobie pozmieniać, poustawiać. Przyszedł nowy panel do kontroli i trochę namieszałem ustawienia, więc muszę sobie to wszystko poprawić. Ale jak sprawdzałem, to niby działało, ale teraz widzę, jakie są te błędy, które ja zrobiłem. Niedobrze. Bardzo niedobrze nawet. Ja już wiem, do czego są te czerwone kule. Posłuchamy cię. Do czego są czerwone kule? Oświecił. Służą do oznaczania linii wysokiego napięcia. A statków powietrznych? Też, między innymi. Chodzi o... powinno być co 30 metrów. Taka kula i ona z daleka wygląda jak mała piłeczka. Aha. A linia nie jest widoczna z daleka. O nie. To fakt. Ale właśnie zastanawiam się, bo nie wszędzie takie pompki wiszą na tych przewodach, prawda? Nie w każdym mieście czy miejscu, jak to widziałem, tak jak wiesz. Nie, nie.
Dlatego zawsze mnie to zastanawiało, do czego te bombki ogólnie służą. Widzisz, grasz farminga i się uczysz, do czego służą bombki. No. Człowiek całe życie. Człowiek całe życie się uczy. My niedługo będziemy musieli te nasze nie? Bondowy świąteczne pościągać. No, za niedługo będzie trzeba. Jak ksiądz z kolendo przyjdzie. To jeszcze chwilkę i się ściągnie. Tak jest. A może będzie cały rok? U nas będzie świątecznie. Z dobrym nastrojem, żeby było. Kto to wie? I wiesz, i może i przed między świętami Mikołaj zajrzy z jakimiś prezentami. Tak. Jak se nie kupisz, to nie ma. Ja nie wierzę w Mikołaja. To, że ty nie wierzysz, ale są osoby, które wierzą. A no ja ci w przyszłym roku udowodnię, że Mikołaj istnieje. O, proszę. Obiecujesz? Ale tak. W przyszłym czy w tym? No, w tym. No. No dobrze, zobaczymy kiedy, ale na koniec 24 i początek 25 ci udowodnię, że istnieje. A coś ci przyniesie? Gratulować? Jeszcze nie. Okej. Okay. Marcu? Nie. Ja ci mówię, że w grudniu lub grudzień 2024 lub styczeń 2025. Dobrze. Zapamiętane. Wiesz, ja mam to nagrane, nie? Dobrze. Nawet nie ty jeden będziesz świadkiem. Tak jest. Widzowie, którzy to obejrzą, będą również świadkami moich słów. Tak jest. Dobrze, czy to nawiozło całe, czy jakiegoś mamy mijaka tutaj przy nawożeniu? A nie wiem, nie powiem ci, stąd nie widać. A nie, a tu jest ten taki pyrtek mały, ale to akurat taki, co niczemu nie zawadza, ale możemy go do nawieźć do końca. To będzie nawieziony. Taki malutki się zachował. Dobra, to jedziemy odstawić. Odstawiamy do nawożenia. I wałwanie. Znowu żmudna robota. Nie chcesz się zamienić? Mogę. To ja ci poczekaj, ja podstawię wał, ja ci wszystko przygotuję, żeby nie było, żeby musisz sobie jeszcze przyjechać. Nie wiem czemu, to jest chyba jedyna rzecz, już wolę orać, kultywować, niż wałować. Bo nie umiesz. Nie. A nie umiem, ty nie umiesz. Ja umiem. Tak. Dobra, umiesz. W pierwszym roku ładnie wałowałem. A ja nie mówię, że brzydko zwałowałeś. Czekałem na reakcję. Akcja, reakcja. Takie. Akcja, reakcja, konsternacja. Łoho, co ja zrobiłem? To GPS-y powyłączę. Wyłączone są. Oj, te światełka nawet mrugają jeszcze. Świąteczne nam tu. Ciekawe, kto będzie za ten prąd płacić. Za fotowoltaikę. Rozłożymy mu, żeby nie marudził, że ma nic nieprzygotowane. Słyszałeś, żebym ja kiedykolwiek marudził? Tak, było parę razy, zdarzało się. Przepraszam. To nie byłem ja. A kto? Święty Mikołaj, co? Smokedzie.
Gdzie ty stoisz? Bo cię nie widzę. Ja nigdzie nie stoję, ja ciągle jadę. Ciągle jedziesz. Maszyna ciągle w ruchu się nie zatrzymuje. To ja już biegnę do ciebie i już możemy się zmienić. Masz przygotowany piękny ciągnik. Także rób rząd i uciąg. Ciągnik kombaj zatrzymał się na dosłownie parę sekund i dalej ogień. Ten kombajn ma więcej godzin niż niejedne nasze ciągniki lub traktory. No. To się okaże. Kombajn to się nie zatrzymuje, on cały czas jeździ, cały czas pracuje. A ty masz luzy znowu na tej kierownicy tu. Jak ja cię zaraz normalnie czasnę, to zobaczysz. Zaraz będziesz, zaraz konia ci zaprzęgnę i do tego będziesz wał ciągnął. O, to chodź, złap, podepnij się. Taki stary wał ci podepniemy i będziesz wałować, kurde, a nie. I no na non stop coś siądzie i coś niby wymyśla. Widzicie, taka gra z nim. Non stop coś. To, że jego ciągnik się rozłazi na każdą stronę, drzwi na już druty powiązane, żeby się trzymały, zamiast szklanych okien to plastikowe już wsadzone. Ej, przepraszam bardzo. Co? Na początku skleiłem plasterkiem. Później, jak plasterek puścił, to spiełem agrafką. Jak puściła agrafka, to obwinąłem bandażem, więc proszę mi nie gadać, że tam się coś rozłazi. Wszystko jest zrobione. Będzie mnie obrażał. Bezczelny. No dobrze, że chociaż światła w tym działają. Nie wszystko działa. Tylko inaczej. W drugą stronę. Bałowanie. Powiem ci to, co ty uwielbiasz robić. Kręcić wałę. Tak. Jezus, ale ty żeś sobie wziął pole do... na kontrakt, kurde, niech by cię normalnie Bóg opuścił. Jak zobaczysz przelew, to powiesz inaczej. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to się opłaca, ten wzięcie tego kontraktu. Jakby się nie opłacało, to bym go nie robił. Może z nudów go wziąłeś? Nie wiem. Ja się nigdy nie nudzę. Bo dlaczego mamy mniej na koncie niż było? A, bo były zakupione nawóz i... Cieszę się, że zauważyłeś, że to ty wydałeś te pieniądze. Ja jak, ja zawsze też. Ja wszystko kontroluję, pamiętaj. Ja mam dobrą pamięć, ale krótko. No, wiem. Ale pamiętam to, co mam pamiętać. Ale w kijatym miejscu... Ty pamiętasz to, co chcesz pamiętać. I tam, oj tam. Ty od razu... Ja nazywam zawsze rzeczy po imieniu. Ale ja bardzo dużo rzeczy pamiętam, które nie muszę pamiętać właśnie, a jednak mimo pamiętam. Ciekawe, czy zdążysz, dojadę do końca pola, czy znając moje szczęście na końcu. W samym końcu mi braknie, nawet szybciej, 55%, no to nie dojedziemy. Tam dobrze sypie sąsiadowi. No dobrze było nawiezione, to wszystko widzę. Bo tu naprawdę dobrze sypie. Ja wiem, kto nawoził. No na pewno nie ty. Tak, ja. A, ty. No, na kontrakcie. Ale najgorsze było mi... Zatrzymałem się pomiędzy ścieżkami, więc muszę teraz jakoś tak stanąć, żeby móc tu przyjechać ciągnikiem i się wyładować. Ale wiecie co? Będzie to nie do pokonania, więc trochę zmarnujemy sąsiadowi
poprawy i przejedziemy przez pole niestety. Bo zacząłem potomku, więc Atomek trochę inaczej kosił. Więc pojedziemy po swojemu po prostu teraz. Czy tamten drugi jest już pełny cały? 89. Ten nie jest. Tamtego jeszcze będzie można dosypać trochę. Tamtego później dosypiemy. Dlaczego inaczej? No bo ty tak jeździłeś, wiesz, co drugi, co któryś przejazd i tutaj akurat już było tak, że był uzupełniony na jakimś etapie. Jak ja wjechałem nową ścieżkę, no to nie miałem rury na zewnątrz, prawda, że... Ale to ty źle wjechałeś. Nie, no dla... ja nie mówię, że źle wjechałem, ja wjechałem, czy ty ten, tylko ty robiłeś swoim systemem, tak inaczej jeździłeś. Tak jest. Jest min. No dokładnie. To cieszę się, że się przyznałeś. W sensie, że chodziło mi o to, że normalny, a inny dla ciebie. Nie, ty jesteś inny, bo inny. Inny, bo normalny. Kwestia dyskusyjna. No. Chcesz o tym podyskutować? Nie. No właśnie. Nie, bo może być to ciężka z tobą rozmowa, także wróćmy do gry, dobrze? Jechał rolnik z traktorem. Ja ci tu ostatnio przywoziłem paliwo. Jest już tak mało? No. No dobra. Bo oprócz... A myślisz, za co kebaba ci ostatnio postawiłem? Ty handlujesz paliwem na lewo. To ja wydaję... Ja wydaję pieniądze. Nie handluję. Nie, tylko sprzedaję. Sprzedaję. Ja wydaję nasze pieniądze, ciężko zarobione, na to, żeby te maszyny funkcjonowały. A ty chce je tak po prostu okradasz naszą gospodarkę. Nie okradam. No nieładnie, nieładnie. No dobra, następnym razem ja zjem se kebaba, a ty dostaniesz piątkę ropy. Ale co mi po piątce ropy? No, ale kebaba biznesar, nie? Ale to wystarczy wziąć kartę z biura i iść kartą przeciągnąć, a nie spuszczać ropę. Tak. To, że akurat to wtedy było na zasadzie takiej, że stara karta straciła ważność, a nowa jeszcze nie przyszła i to. Mamy, no wiesz, sąsiad to z kebabowni to i ci w krechę da. No, ja paliwo sprzedałem, ale ty musisz spłacić jeszcze tego kebaba. Aha, ja jeszcze muszę zapłacić. Cieszę się, że zrozumiałeś. No, normalnie teraz to żeś przegiął totalnie pałkę, prawda? Teraz to żeś przegiął normalnie pałkę. Ja stawiałem, ty płacisz. Aha, no dobrze. Jak postawiłem ci na tył przed tobą? Stawiłem, wiesz o co ci chodzi. Masz tu koś, bo tutaj nie widzę, żebyś tam jeździł. Jak to nie? No z górki nie widzę, bo mi teraz drzewa zasłaniają. To poproś sąsiada, żeby je wyciął. Nie. A przepraszam, ty już pole 16 zwałowałeś? Końcóweczka. Bo tak z górki to myślałem, że ty już 20 robisz? Nie. Ja nie wiem, czy ja nie wałuję tego, co już było. Patrzcie, kochanie, jak Tomasz dba o kombajn, jaki on jest brudny. Za każdym razem, jeszcze nie spotkałem się, żeby on umył ciągnik, kombajn. Ja jeździłem tam, miałem jechać z pola umyć kombajn, żeby ani czy do czyściutkiego wsiadł. Ale ty go nigdy nie myjesz. No mam od tego ludzi, ej no. Także wiesz... O maszyny się dba, panie. Będziesz jeździł brudasem. Nie ma tego. I tak jeżdżę brudasem. Jeszcze bez paliwa. Ach, wiesz, nie zatankowałeś, to masz. To mam. To masz. Także... Tak jest. Dużo ci tam zostało? Nie, tam chyba nie powinno ci już dużo zostać. Dwa przejazdy. Jeden w tą, drugi z powrotem i... Mam koniec. Ja kończę już właśnie ostatni przejazd. Ale ogólnie jest całość jest wywieziona teraz już, że tak powiem, premia dla nas. Okej. Dobra.
mam GPS-a, podnieś maszynę, złóż maszynę. GPS-a wyłącz kompletnie. Odstawić teraz już pałowanie i ten umyję ciągnik. Co, przewijamy teraz, bo możemy chyba przewinąć, bo mamy już wszystko zrobione. No, możemy miesiąc przewinąć, zobaczymy, czy chwasty nam nie wyrosną, nie? O. Nie powinny na trawie. Jak umyjesz, to możesz przyjść po traktor, po klasa. Dobra. Tak zrobimy. Bawusia się skończyła. Dawa na wieczorne wzmocnienie, inaczej zaczniesz. Tak. Słuchaj, Sylwester był długi, więc wiesz. Trzeba w końcu kiedyś odespać. O, po śmierci. Ja zawsze mówię, że ja to się wyśpię dopiero po śmierci. Anie, to ty zostaw w spokoju. Czego? A ja nie, ale... Chyba, że... O, jakie czyściutkie wszystko, umyte. Ciekawe, czy kombajn umyjesz. Może tak, może nie. Okaże się, że nie. Dobra, wałowanie tutaj. Podamy. Czekaj, to ja swój ciągnik potrzebuję do czegoś teraz? Nie, nie potrzebuję swojego ciągnika. Dawaj rurka. Próbuję dojechać, bo tak do końca dojedziesz do pola. Wow. Ciepa mnie normalnie denerwuje, ci powiem. No ty nie umiesz z nią jeździć. Nie, ja mi się jeszcze ani razu nic nie ja stało. Ja z nią umiem jeździć, tylko kurde, jak za mocno weźmiesz zakręt, to ona na bok leci. No nieprawda. Ja jeszcze ani razu jej nie przewróciłem. Ja, teraz to ja w ogóle wyrzuciłem. Patrz. Co za menda, nie chcę się podnieść. Nie umiesz. Ja nie wiem, ty za ostro, za ostro. On nie powinien się aż tak łatwo wywalać przy, kurde, 20 na godzinę, gdzie biorę z łuk. Jeszcze nie, żebym zawarł ostry zakręt, ale nie, ja wziąłem delikatny łuk. Szeroki łuk, przepraszam. I ty chcesz brać ten, no, mody wgrywać, że jak się przewrócisz, to tracisz plony. To byśmy nic nie zarabiali. To wtedy bym przyczepę wymienił. Wtedy bym przyczepę wymienił, żeby nie tracić tych plonów za dużo. To już do nas, nie? Do nas, dobra. No to będziemy mieli ładny zapas rzepaku u nas na wywózkę, żeby sprzedać. Nie przywoziłeś tych worków, a nie, bo nie było kiedy. Tam jeszcze ze sklepu trzeba worki przywieźć, ale to dobra, to się ogarnie. Patrz, jak delikatnie będę pokonywał teraz i szeroko, żeby się nie wywróciła. Najmniej się postaram.
Coś jedzie? Nic nie jedzie. To przecinamy. Ciekawe czy waga, jak pokazuje waga? Ta waga. 41,266. Ciekawe czy jak zjadę, czy tu się coś zmieni. Dalej ta sama. 42,266. Czyli ta waga coś u nas, panie, na naszym gospodarstwie? Nie, bo ona łapie po prostu od razu całość. A nie, bo teraz jak jestem tak dziwnie ciągnikiem stoję, to pokazuje 17 ton. A od razu jak jeszcze przyczepą dobrze nie wjechałem, już pokazywało 42 tony. No bo ona tylko jak wjedziesz, to od razu wskazuje. Ho. Nie, nie, wywrócę cię. Nie. Delikatnie. Spokojnie. No. A, widziałeś, uratowałem. Nie poleciała na bok. Zobacz, tankuję. O, ciekawe, czy umyjesz. Tego nie wie nikt. Sypujemy. Zmieszczę się tu, zmieszka. No to powiem ci, my rzepaku mamy teraz na swoim stanie bardzo ładnie, bo rzepaczku mamy 171 tysięcy. I będzie w grudniu do wywózki. Jest dobrze. Mnie się podoba. Ja może pojadę po ten do sklepu, zanim ty ogarniesz, będziemy mogli przebijać, to może pojadę do sklepu po te ziarna, to wszystko jeszcze przywiozę. A to nie chcesz na powrocie ze sprzedaży jaj zabrać? A sprzedaży jaj mamy gdzieś tam w tych okolicach? W listopadzie chyba. No ale zależy w których okolicach nam to zrobić. No ale dobra, możemy tak to zrobić. Nie wiem gdzie. Pomogę ci. To my. Już naprawiony? Tak. Możesz odebrać kontrakt. Już odebrałem. O, to nawet nie widziałem. Ale faktycznie. To nawet nie widziałem, powiem ci. Ło, panie, ten header to wygląda jakby cały rok w polu był. A widzicie, jak pomyślał? Ja myję, on se powoli podciąga. I było wszędzie umyte, dokładnie. Tutaj. Przy szczepianiu z kombajnem trzeba wszystko wymyć. Masz koniec? Tak. Możesz jechać. Proszę cię bardzo. Dobra, my mamy sierpień, wrzesień, nie mamy nic. Październik też nie mamy. Listopad jajka. To, o, to trochę musimy przewinąć ogólnie. A gdzie te jajka? Zobacz, to jest. Jajka, supermarket. A gdzie supermarket? Byłeś już w supermarkecie, czy nie? Kiedyś, o. Kiedyś, o. A gdzie to jest? Bynajmniej pociąg. Nie. Kruszarka. Biogazownia. Elektryczna stacja ładowania? O, tu jest nawet coś takiego. Stacja biometanu. O, to chyba będziemy jakieś maszyny nowe dziwne mieć. Tu jest Malgaz. Cukrownia. No, o, znaczy sobie, to nie będzie musiał. Mam, supermarket. A, to blisko. Blisko naszego gospodarstwa, ci powiem. Dobrze. To jest zaraz przy naszym polu. To przebije. To jest zaraz przy naszym polu.
miesiąc. Cyk, do sypialni. Cyk, cyk. Do 8 rano przywijam. Mhm. Dzień dobry, nowy dzień. Piękny. Jak tam nasze pola? Są te chwasty, czy nie? Patrzałeś? Nie ma, nie ma. Zachwaszczenie. No nie ma na szczęście. No i elegancko to jest. To mnie się podoba. Poczekaj jeszcze jedną rzecz. Jak zwierzyna nasza? Kury mają, owce mają. Dobra, to tu mamy wszystko. Fabryki. O, ten, wiesz co, czekaj. Ja wezmę ciągnik i te fabryki TMR-u jeszcze ogarniemy. Ja wywiozę ten TMR już do silosa, żeby już była produkcja kolejnych... kolejnego TMR-u, wiesz? No. Trawę musimy skosić. Trawę, no, to, ale tylko skoszenie, czy tak? Nie, kosić i od razu... Zebrać, tak. Dobra, zebrać, bo... słuchaj, to weź, zostaw ten TMR na razie, bo i tak no. Nie ten, weź przewin jeszcze miesiąc, ty pojedziesz sprzedać jajka, a ja skoszę trawę. Jeszcze miesiąc? No jeszcze miesiąc, no bo... nie, w listopadzie, no o miesiąc, tak, możemy. No właśnie, a w listopadzie są jajka dopiero. A. Musimy najpierw sprzedać, ogarnąć trawę. No. Dobra, to ja podpinam kosiarkę. Mogę już przewijać? No, może. Aha, to czekaj, ty będziesz kosił, ale to ja jadę od razu, ale robimy na siano, czy na trawę? Co mamy na więcej? Trawę, na trawę. Na trawę, czyli od razu jadę z, mogę jechać nawet z kostkarką. Mhm. Bo ty i tak będziesz w poko zrobił, czy nie, czy rozrzutnik? No ja nie mogę w poko. Jaj, jeszcze pada, kurde. To nic, przy trawie to nie przeszkadza. Bo nie wiem, czy ja z koskarką, czy ze zgrabiarką? Grabiarką. Za tobą. Przepraszam. Na milimetry. No, ja miałem taką kamerę ustawioną, że cię nie widziałem. A lusterek pan nie masz? A lusterka to gdzie? Październik, pogoda, normalnie widać jesienna, deszcz, ciemno. 8 rano, a tu ciemno jak w życiu. No ale my, czekaj, bo my chyba mamy wszędzie do koszenia tą trawę. Myślisz, że tamte już też? Tak. Idę zobaczyć. O, dobra, najedziemy trochę sąsiadowi na pole. Ale żeby ci nie przeszkadzać na wjeździe. Przewin jeszcze miesiąc. Jeszcze miesiąc? Tak. Czemu? Przewin. Będziesz mógł jechać sprzedać jajka, a ja będę kosił. Tu jest gotowe do zbioru na pole. Tak, ale w listopadzie można też jeszcze zbierać, bo tam jest dopiero pierwszy wzrost. Okej. Okay. Nie to nacisnę, co miałem. Gdzie są schody tu? No ale tu już będzie drugi na tym jednym polu. No na wszystkich będzie drugi.
Ale mówiłeś, pierwszy, a że jako pierwszy wzrost jest teraz. Nie. Nie? A może ty? A to będzie listopad. Mam nadzieję, że śniegu już nie będzie. No nie. Gdyby to można było działać. I może będzie pogoda trochę lepsza. Oczywiście ciemno jak w życiu, jak standardowo. Nie może być normalnej pogody. To co, tylko się jadę jajka sprzedać? Tak jest. Dobra, sprawdźmy, czy się nic nie zmieniło, czy dalej supermarket. A, widzisz, teraz jajka idą już do piekarni. I cena zaczęła spadać, kurde. Listopad, dobra. Piekarnia. Oznacz miejsce. Gdzie jest piekarnia? Tutaj. No, teraz musimy jechać trochę dalej. Czyli my sobie pojedziemy tu, koło... Tu i tu. Dobra. To pojadę jajka sprzedać, ale za jajka ładnie teraz zarabimy. Ale trochę nam kasy ubyło. No kredyt trzeba spłacić. O, na szczęście dużo nie zostało, więc się później go spłaci. Czekaj, bo ty chyba Mercedes miał właśnie. Aktywuj autoload. Co, przepraszam, to już pełno? Nie, no nie będzie. Nie. Co, mam dwa razy jechać? W środku ile jajek jest? No, trochę jest. Dobra, to jadę dwa razy najwyżej. Pojedziemy dwa razy. A, bo tu jedna paleta nie jest cała do pełna. Jedna jest taka wyjęta, niepełna, więc dlatego jest 96%, ale okej, okay, damy radę. Och, ten Mercedes zasuwa ci, powiem, 120. Ogień w szopie. Tylko żebym się gdzieś nie wyłożył z tymi jajkami. No, ty umiesz. Bo to już będzie jajecznica wtedy. A ty umiesz takie rzeczy. No tak. Kto jak nie ja, prawda? Oj, źle sobie zakręcam, ale dobra. Jezu, jak tu ciemno. Jak tu ciemno. Do piekarni. To może chleb od razu kupimy na, kupić na śniadanie? O. O Jezu, to się tam trzeba wjechać, dobra. Kurde, długi ten Mercedes, ci powiem. A jajka muszą iść tam, czyli... A czekaj, gdzie tu jest teraz wyładunek? Tu jest wyładunek. Dobra. To się ładnie trzeba tu jakoś dziwnie wcofać teraz. Jakoś je będzie trzeba wyładować. Czekaj, czy będzie miejsce. Dobra. A, sprzedałem się z auta od razu, więc... Luzik. Kasa, 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 leci kasa. Widzisz? Patrz, 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 patrz na stan konta, patrz. No. Jak ładnie. Sarenka, uważaj, bo cię zaraz wezmę na dziciznę. Będziemy grillować z ciebie. Mamy listopad. Aha, i w grudniu później jest rzepak do sprzedania ogólnie. No tak, ale to musimy najpierw ogarnąć trawę. Tak, 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 ja wiem. Pierw ogarnie się tą trawę. Ja myślę, że weźmiemy całość na kiszonkę. Wypożyczymy przyczepy samozbierające i zrobimy sobie na kiszonkę. A mamy dość dużo samej trawy w razie czego dla owiec? Tak, tam jest dość. Zaraz ci powiem, ile mamy tej trawy. Trawy mamy 45,
Cięty licencji. A, no to starczy. To powiedzmy na, przy następnym pokosie, przy następnym zbiorach to ewentualnie można wtedy trawę zrobić. Czy z dwóch chcesz od razu robić? Co? Czy z dwóch chcesz robić ten? Nie, no trawę zostawiamy na razie, nie? W jeden ten. No zobaczymy, ile wejdzie tego, nie? Ano. Bo to wiesz, żeby mieć krowy, to trzeba mieć żarcie, nie? No tak. Bo inaczej to nic nam nie da. Musimy tego kupić, bo te jajka tak wyciągać ręką. A my chcemy grać bardziej realnie, prawda? No to nie możesz podjechać tam, żeby się rozładowywały? No właśnie, nie, chodzi o ładowanie. Nie chciałem wjechać, żeby załadować, ale nie załadowało mi jajek. Musiałem je wystawić na zewnątrz. Musiałem je wystawić na zewnątrz właśnie. Dobra. Mamy, jedziemy sprzedać. Druga partia jajek, więc trochę się zarobi teraz. O, ciągła, pasy. Już po prawej jeździe. Wyprzedzenie na ciągłej, przez pasy. Na 3 miesiące bez prawa jazdy. I jeszcze 120 przez miasto. No nie, tam było wolniej. Tu wyprzedzimy tego pana, bo się trochę chlamoczy. Ej, nie umiem wyczuć w tym Mercedesie, jak, w którym miejscu mam skręcać. Ze środka jak jadę. Nie wiem. Jak ze środka? Tomek opada z sił. Czemu? A jakoś tak mało rozmowny. Chyba. A już... bo się skupiłem na składaniu kosiarki. Aha. Jak na składaniu? A te wszystkie pola już skosiłeś? Jedno, no muszę przejechać, nie? A, no tak. No nie, dobrze by było. Nie pojadę z rozłożoną kosiarką. No dobrze by było. Pani babcia, szybciej, szybciej. Spacerki sobie tu urządza. Zmieszczę się? Zmieszczę się. Jak do tego duszu... Próbujemy na lusterko cofnąć. O jest. Nie wiem, czy się uda. Jak wyjdzie, ale chyba wyszło dobrze. Nie, no elegancko, widzisz? Cofałem się elegancko. Ty tak nie potrafisz. No, ja potrafię lepiej. Zobaczmy, może jakieś coś ciekawego tu będzie leżeć. No niestety nie chcieli tu nam nic zostawić w prezencie. W piekarni. Nic nam w piekarni nie zostawili w prezencie. Wiesz? Niedobrze. Uważam, że nieładnie z ich strony. To my im tu przywozimy, a oni nas nie chcą wesprzeć. O, jeszcze jakieś jajka zostały, nie sprzedały się. No i patrz, jak ładnie zarobioni. Jeszcze jak rzepak sprzedamy, byśmy sprzedali, to już panie w ogóle. No. To piękne zakupy można zrobić. Można. Dobra, to ja wracam na gospodarstwo i co? No i... To robisz to w pokos z grabiarką? No musisz zgrabić to. Co zgrabić? No. Patrzałeś, jaki koszt takiej przyczepy do wynajęcia? Nie. Nie
żeby to wiesz, nie było, że nam się nie będzie opłacać, ale to... Musimy, my musimy to wy... No, chcąc nie chcąc musimy to zrobić. Znaczy wiesz, musimy. Kiszonki jeszcze mamy. Chcąc nie chcąc, więc kiszonki by nam starczyło. I ja powiem ci bardziej, że poszedłbym tu w siano, w trawę. Siana mamy w brud. No to w trawę, a poszedł później w tą z kukurydzy zrobił tą kiszonkę. No też będzie można. Bo kiszonki mamy jeszcze chcąc, nie chcąc, prawda? No tak, też. Tylko pamiętaj, że z kukurydzy w kiszonkę to koszty będą większe na chwilę obecną, nie? Tak, bo musimy wynająć maszyny wszystkie. No właśnie. Musimy wynająć maszynę. Przyczepy. Jaki jest koszt tej wynajęcia przyczepy samozbierającej? Przyczepa samozbierająca. Weźmiemy sobie taką 35 tysięcy. Największą. Największą? To 50 metrów sześciennych, ale ma 300 koni potrzebuje. Nasze mają powyżej 300, prawda? Mhm. To tu mamy taka 50 metrów. Największa jest. Tak. To koszt takie 50 metrów. Bez oczywiście jakichś udogodnień. Koszt 6757 euro. No, czyli 15 200. A teraz sieczkarnia, ile wypożyczenie? Sieczkę. Pią 15. No bo dwie. 7, no, no to 14 tysięcy. Powiedzmy tam jest po 7 tysięcy niecałe. To 14 tysięcy za wypożyczenie dwóch, tak? Sieczkarnia samojezdna. Dobra, weźmiemy już powiedzmy nawet z tych, z tego klasa. O, jak powiem ci, tym klasem jeszcze nie, nie mieliśmy, widzicie. To wypożyczenie klasa kosztuje 19 405, plus do tego oczywiście musi być header. Header 9-metrowy, prawda? Mhm. To koszt takiego headerka kosztuje 6120, czyli 26 tysięcy, no. Powiedzmy. I pamiętaj jeszcze jedną rzecz, że na chwilę obecną my będziemy mieli jedną przyczepę do otworzenia, więc to będzie bardzo długo trwało, więc chyba zróbmy sobie kiszonkę z tej trawy i trawę, i trawę zostawimy i zrobimy wtedy siano, znaczy i zrobimy sobie wtedy kostki trawy przy następnym zbiorze przed sadzeniem kukurydzy. A kukurydzę na ziarno. Okej, no dobra, możemy tak zrobić. I ogólnie ja myślę, że trzeba jakieś śniadanko opierdzielić. Ale no to czekaj, to ile ci tam zostało? Które pole robisz? Bo mi dużo, prawie całe pole. Ale ty robisz teraz które pole? 20 czy 16? 16. A no ja dopiero wjechałem z tym. Z grabiarką, więc. No to jak zgrabisz tamto pole, to śniadanie. No, ty, ja zgrabię, ty akurat powinieneś skosić tą 16. Nie skoszę. Myślisz? No zobaczymy. Zobaczymy. Wiesz, ta zgrabiarka też nie jest duża. Zgrabiarka też tutaj, wiesz, nie jest jakoś mega duża, jak na tym jednym kontrakcie, co mieliśmy. Wyjdą takie czasy, tak. I my takie będziemy mieli. No to, no to na pewno. Wiesz, jak przyjdą takie czasy, że będziemy mieli pełne obory i przyjdzie nam wywóz bydła do pana rzeźnika, to wiesz. Wiem, wiem. To będzie z tego zarobek. A czemu jak kosisz tutaj, nie kosisz trochę z nadwyżką tej trawy? Tylko zawsze tak równo z polem. Wiesz, że możesz tu kosić szerzej. Wiem. Przy naszej łące. I wtedy uzyskujemy trochę więcej
materiału. Ale tamta trawa jest obsikana. A kto ci każe chodzić tutaj i, że tak powiem, w krzaczki robić? Ja. A pamiętaj, krowy to nieważne. One zjedzą wszystko. Jak będzie zmielone jeszcze, to nie poczują. Pewnie nie. Ja. Co uderzyłem w biurko i lampa by mi spadła na głowę. Szkoda lampy. Też tak myślę. Głowa to tam pół biedy. Do wesela się zagoi. Nie wiem którego, chyba z jednych z moich dzieci, ale któregoś na pewno. A lampę, jak się stłucze, to już wydatek. No tak. Znowu na minusie. No tak. To tak niedobrze być na stop na minusie, to nie? W listopadzie tam nic nie mówiłem jeszcze, że już coś do sprzedania. Nie, bo w listopadzie tylko jajka. Ale dziwne, bo mi się zdaje, że miód był zawsze w październiku. A tutaj mamy... Mógł być, tylko nam nie wiem, czy miód wskazuje tam. To jeszcze wskazuje. Pod łapką wskazuje, pokazuje. Ty, a właśnie. Dobra, zaraz muszę tam przeskoczyć. Nie, no... W marcu miód jest. No, ale mi się zdaje właśnie, że był zawsze w październiku. Takie mam, wiesz, wrażenie, ale mogę się mylić. Na poprzednich mapach, co graliśmy. Ale mogę się do tego mylić, wiesz. Co do terminu sprzedaży. Pocieszę cię. Mylisz się. Już od razu. Wiesz, że się mylę. Od razu wszystko wiesz. Przynajmniej nie żyjesz w zakłamaniu. Tak. Po co? Lepiej się żyje ze świadomością, niż być oszukiwany. Ja tam wolę wiedzieć od razu, co i jak, a nie. Bo z miodu też, powiem ci, trochę kasy wpadnie, bo tego miodu to już tam sporo mamy. Dobrze, dobrze. Niech pszczółki latają i robią. Nie, żebyśmy mogli jakiś ul postawić jeszcze jeden, na przykład gdzieś tam przy polu numer 20. A zobaczymy. To będzie trochę zwiększy ten goplonu może. Najpierw wydatki. Tak, bardziej potrzebne. Jestem tylko ciekaw de facto, ile tak naprawdę procent wzrostu jest... Dzięki tym pszczołom, prawda? I na plus, to nie? 5 albo 20, nie pamiętam. To dużo, 20% to ci powiem, że bardzo dużo by wychodziło. No, które z tych liczb? Kiedyś o tym czytałem, ale już nie pamiętam. Okej. Okay. Tu taki chamski pasek zostanie, ale to zaraz go dojedziemy. O, powiem ci, tutaj to ładne pokosy. Tylko, że to było już raz zbierane, co nie? U nas na łące. Raz koszone, no. No. Czy dwa razy. Dobra, ja muszę tylko przelecieć jeszcze do nas na gospodarkę. Ja mam ogólnie pole zrobione. Mi zostały dwa przejazdy. No właśnie, tak jak myślałem.
Tu miejsca nie ma. Więc drodzy widzowie, nie patrzymy teraz. Ale gdzie nie ma? Ale to w ten pusty będziemy sypać. Nie, nie, chodzi mi ten. Na miód, wiesz? Aha. Bo tu było pełno. Więc muszę tutaj wyciągnąć palety z miodem. Ta trawa tu też, powiem ci, wysoka jest, ją trzeba też zmienić na inną, taką trochę niższą. Tam jest dobrze. Ona taka, nie, tu... ale ona taka rośnie. To trzeba ją albo ściąć, albo nie wiem. Ale na trochę krótszą bym ją tu zrobił. Bo ona jest naprawdę długa, ona by się nadawała do krów, jak mają polane. To by miały co jeść, żeby dawały dużo mleka. To owszem, piękna trawa. Dobra, tu jeszcze dwie palety wyjmiemy. Powiesz, jak miejsca nie ma, to tu palety później wskoczyły, ale żebyśmy za dużo nie mieli straconego. O, jak ładnie owieczki jedzą. Moi drodzy, patrzcie. Część przyszła. Chciałem coś głupiego teraz powiedzieć, ale ugryzłem się w język. A co tam jest u góry? Da się tam wejść po tej drabinie? Patrzałeś? Nie. Nie da się wejść. No. Wełny już też trochę mamy. Więc elegancko. Dobra. Koniec. Koniec? To czekaj, ja sobie tylko przejadę. Idę... Ciągnik przejadę już tylko tam na pole sobie. Zostawię ciągnik. I wtedy ten. No i śniadanko. Także daj mi chwilę, ja już jadę. Gnam swoim zielonym rumakiem. Potem muszę uważać, bo tu trochę wąskawo, ci powiem. A ja nie wiem, czy ja sobie nie zamont tego. Nie zainstaluję swojego laster clipa. Jak wolnej, masz chęć. W wolnej chwili ci powiem. Chęci to nie wiem, bo jeszcze inne rzeczy mam do ogarnięcia, ale... A, u góry sobie postawię. Gdzie mnie pod koła podchodzisz? Patrzcie, jak skacze. Jak atleta normalnie. Normalnie jak atleta. Ja będzie przez drogę przechodzić. A, myślałeś, że się zatrzymam, co? Nie. Nie, chcę tam, bo do tamtej strony będę jechał. Więc ja sobie tu postawię, ale... Elegancko, o. Tu sobie go postawimy, gasimy światełka, silnik. O, ale wiesz co ci powiem? Będę miał fajne, czekaj. Muszę zrobić tak, wyłącz to. Pojawiłem ci twój ciągnik, tak jak tu stoję. Co nie? Pięknie się komponuje z... Z czym? Drzewami. Z drzewami. Widzisz? Stoję. Postój, poczekaj, zrobię z tobą ładne.
Tak, uśmiechnę się i... Pięknie zrobione. No dobra, jemy. Bo ja już głodny. Jemy? To jemy. To idziemy zjeść. To my część zrobiliśmy. Także... Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, łapeczka w górę, zasubskrybuj i skomentuj film, czy ci i się udostępnij. Podoba, czy ci się podoba, jakie oczekiwalibyście ewentualnie zmiany, albo co proponujecie. I zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków, które pojawią się niebawem. Także takie. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie. Nareczka.